Serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. Rozpoczynamy od tekstu pochodzącego z Ewangelii Mateusza z rozdziału 5 od wersu 43. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Drodzy bracia i siostry, jakże niezwykle aktualne są słowa naszego Zbawiciela w dniu dzisiejszym. Żyjemy w czasach, kiedy narasta w ludziach gniew. Tak, narasta w ludziach gniew. Jest pytanie, nie czy on wybuchnie, ale kiedy on wybuchnie. Czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie? Kościół ma wyjątkową służbę teraz do wypełnienia. Wyjątkowe poselstwo. Otóż Kościół musi pokazać, że człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa, jest w stanie wznieść się ponad krzywdę, którą także i rządzący dzisiaj w naszym kraju wylewają na społeczeństwo, także na Kościół. To są krzywdy, które bez Boga są niewybaczalne. Wielu ludzi dzisiaj straciło życie tylko dlatego, że polski rząd zachowuje się w sposób absolutnie nieodpowiedzialny. Tak zginął, bo tylko takiego określenia można użyć, mój teść, który nie umarł dlatego, że był chory na COVID. Gdyby był chory na COVID, to prawdopodobnie by żył dzisiaj. Ale dlatego, że nie miał COVID-a, dlatego musiał umrzeć. Takich sytuacji jest mnóstwo. Ludzie naprawdę chodzą zagniewani i naprawdę wzrasta w nich poczucie złości, nie chcę powiedzieć nienawiści, ale pewnie i tak jest. Słuchajcie, to jest nasz czas. Czas ludzi wierzących, kiedy powinniśmy głośno mówić o tym: miłujcie nieprzyjaciół swoich. Módlcie się za tych, którzy nas prześladują. Miłość nieprzyjaciół nie oznacza odpuszczenie i zapomnienie win. Miłość nieprzyjaciół, którzy nas prześladują, którzy łamią obowiązujące prawo, polega na tym, że ci ludzie mają pełne prawo do tego, żeby obdarowywać ich szacunkiem i mają pełne prawo do tego, aby ich zgodnie z prawem osądzić, ale nie wydawać wyroków i nie traktować z nienawiścią, nie gardzić nimi teraz, kiedy jeszcze żaden wyrok nie zapadł. Czy potrafimy miłować takich ludzi? Czy potrafimy stanąć w ich obronie? To nie jest pytanie tylko i wyłącznie retoryczne. Nie tak dawno przecież, 30 lat temu, mniej więcej 30 lat temu, wybuchła w Rumunii rewolucja. W Siedmiogrodzie, gdzie mieszka wielu Węgrów i gdzie wielu ludzi było ewangelicznie wierzących, na czele tej rewolucji stanęli ludzie wierzący, ewangelicznie wierzący.
I dlatego, że stanęli na czele tej rewolucji, nie polała się krew. Dlatego, że ci ludzie zaprotestowali oczywiście przeciwko złu, które panoszyło się w Rumunii, ale jednocześnie ci ludzie nawoływali, i to skutecznie trzeba przyznać, żeby nie mścić się na tych, którzy do tej pory sprawowali władzę, żeby zapewnić im pomoc prawną, żeby zaopiekować się nimi do dnia, kiedy staną przed sądem. Nie polała się krew. I dzisiaj tego samego potrzebujemy. Potrzebujemy szacunku dla ludzi sprawujących władzę. Potrzebujemy wznieść się ponad nasze złości, ponad nasze krzywdy, ponad niesprawiedliwość, którą niestety w wyniku złych decyzji wielu ludzi przeżyło tragicznie, tracąc zdrowie, tracąc najbliższych, tracąc cały swój dotychczasowy dorobek życia. Musimy się wznieść ponad wszelką złość i niechęć. Okażmy tym ludziom miłość, okażmy tym ludziom miłosierdzie, co, jak powiedziałem wcześniej, nie oznacza, że machniemy ręką na nasze winy, na ich winy, przepraszam. Pamiętajmy, że nasze grzechy nam zostały odpuszczone, ale za cenę przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Żadnej winy nie można odpuścić na zasadzie machnięcia ręką. Każda musi mieć swoją zapłatę. Sprawiedliwą zapłatę. Szanuję byłych przestępców, którzy przesiedzieli lata w więzieniu i powiedzieli, że wyroki, które otrzymali, były sprawiedliwe, bo zasłużyli sobie na to. Był taki człowiek, nie pamiętam jego imienia, nazwisko Stępniak, niezwykły człowiek, który rzeczywiście nawrócił się, który wiele mówił o Bożej miłości, Bożym przebaczeniu, ale też wiele mówił o Bożej sprawiedliwości. Nie bądźmy naiwnymi ludźmi. Nie bądźmy głupcami, którzy ręką machają na czyjeś winy, bo to rozzuchwala tylko tych, którzy są źli i którzy naprawdę chcą tylko żyć w grzechu. Ale naprawdę potrzebuje nasz kraj dzisiaj ludzi, którzy umieją przebaczać, którzy chcą przebaczać, którzy nie dopuszczą do przelewu krwi. Potrzebujemy też przebaczać, i mówię to jako człowiek, który wiele na ten temat mówił. Potrzebujemy też jako ludzie wierzący wznieść się ponad krzywdy i słabości, których dopuścili się także pastorzy, zamykając kościoły, nie dopuszczając ludzi do wspólnoty, do wieczerzy pańskiej, do kościoła po prostu. Powinniśmy tym ludziom też przebaczyć, ale nie na zasadzie, że nic się nie stało. Nie. Dajmy im szansę. Niech oni sami z tą szansą zrobią to, co powinni zrobić. Jeśli tego nie zrobią, to już nic im nie pomoże. Po prostu nic im nie pomoże. Ale na ten czas powinniśmy naprawdę pamiętać, że powinniśmy wznieść się ponad nasze złości, ponad urażone serca, dotknięte przez głupie decyzje, bo tak to trzeba nazwać, decyzje pełne strachu. Nie dajmy się też prowokować przynajmniej niektórym z tych ludzi, którzy nie nauczyli się niczego przez te miesiące i nadal tkwią w swojej nienawiści, złości do wszystkiego, co pełne życia. Ale też musimy się nauczyć tych ludzi miłować mądrą miłością. Nie dać się prowokować. Nie dać się wciągać w niepotrzebne dyskusje, w niepotrzebne kłótnie. Machnąć ręką na to. Tak, tym razem machnąć ręką. Modlić się za tych ludzi.
Przecież ci ludzie też potrzebują uzdrowienia, też potrzebują uleczenia, też potrzebują, aby ktoś dotknął ich serca, aby ktoś uwolnił ich od przerażającego strachu, aby ktoś przyniósł im wolność wreszcie, której nie mają. Ale my, którzy nie mamy strachu, którzy chodzimy w wolności, którzy doświadczamy zwycięstwa, powinniśmy być tymi, którzy za nimi się wstawiają. Nie chwalmy się tym, nie rozgadujmy na prawo i lewo o tym, nie ogłaszajmy jakichś niesamowitych krucjat modlitewnych w intencji takiego czy owego pastora, takiej czy innej sytuacji. To musi być między nami a Bogiem. To Bóg ma widzieć, a nie ludzie. Nie ludzie mają nam klaskać, nie ludzie mają na to reagować, to Bóg ma to widzieć i Bóg ma na to reagować. Przecież chodzi nam o zwycięstwo, także zwycięstwo tych ludzi nad niemocą, nad bezsilnością, nad strachem, czasami nad głupotą, po prostu zwyczajną głupotą. Bracia i siostry, Kościół potrzebuje dzisiaj naprawdę bohaterów wiary, bo żeby się wznieść ponad własne ego, to trzeba być bohaterem wiary. Tak. Przeciętny, wierzący człowiek jest egoistą po prostu. Ale bohater wiary potrafi wznieść się ponad swoją niemoc, ponad swoją słabość. Potrafi wybaczyć. Wybaczyć. Ja wzywam was wszystkich, abyśmy dzisiaj wybaczali. Wybaczali. Abyśmy nie pozostali z nieprzebaczeniem, z niechęcią, bo to z jednej strony będzie nas niszczyło, będzie doprowadzało do takiego pojawienia się korzenia goryczy w naszych sercach, co zabije nasze serca. A z drugiej strony niechęć do ludzi, którzy błądzą. Czy będzie pomocna tym ludziom? Nie. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, życzliwości. Czasami trzeba po prostu wyciągnąć rękę, nie pamiętając zła, które zostało nam wyrządzone. Czasami trzeba po prostu głośno powiedzieć: cieszę się, że cię widzę. Niech cię Pan Bóg błogosławi. Pomimo tego, że ten człowiek zrobił nam ogromną krzywdę, nie brakuje dzisiaj takich rzeczy. Nie brakuje pokrzywdzonych ludzi. Nie brakuje tych, którzy chętnie krzywdzili. Tak, to prawda wszystko. Ale jeśli, jak mówi Boże Słowo, mamy być doskonali, tak jak Ojciec nasz niebieski doskonały jest, to skoro tego Bóg od nas oczekuje, to znaczy, że Bóg ma w nas poprzez Ducha Świętego ten możliwy do wykorzystania potencjał wiary, potencjał miłości, aby rzeczywiście stanąć wobec tych ludzi z uśmiechem, pamiętając ciągle, że na grzech nie można machnąć ręką. Grzech musi być wyznany. Grzech musi być przyniesiony pod krzyż Jezusa Chrystusa, bo tylko tam może zostać zabity. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.